No i moje śniadanko. Zaczynam zawsze od jajek. Potem idę na ten talerz. A potem idę na ten, do tej miseczki. Moje pomidorki, te koktajlowe. I ogórek z ogródka. Ten bombowaty, taka bombka. No. I smacznego. No to ci pokażę, jakie mają, nie? No to jest w sumie teraz taki po prostu dużo nitek, nie? No. To jest taka strefa dla dzieci. Taki plac zabaw fajny zrobiony. Ładnie to jest podobno nocą podświetlane. A tu z takich szyn jest napis Bytom. Tego tak pewnie nie widać. Fajne hortensje. Jest 7 kamer. Aha, no i dobrze. Kawę. Z tej strony, a z tamtej jeszcze pewnie. No. I tak to wygląda. No, jakby weszła do środka, ale tam są dzieci i ludzie, to nie chcę tego filmować. Tam jest, widzę, też taka wyremontowana kamienica. Ogólnie teraz miasto Bytom się zabiera bardzo za remontowanie kamienic. Kamienic. Tylko ciekawe, czy... Czekaj. Jestem ciekawa, czy to jest tylko z zewnątrz, bo pięknie to wygląda. Ale w środku pewnie syf, to znaczy syf w tym sensie, że kable, rury, wszystko jest... Takie sobie pewnie. Nie stanę takie remonty. No. Całościowe, żeby było, nie? No i po prostu fasada przykryta robiona. No, a w tym półokrągłym budynku, czy są półokrągłe balkony, to parę lat temu wybuchł gaz. Razem z całą rodzinką, z mamą, z dziećmi. No, idziemy szukać tego szmatloka na tej ulicy. Lumpeksu. Rodzinka, matka, ten... Po prostu gaz puściła. Spało, a ona chciała popełnić samobójstwo, a nie chciała, żeby dzieci żyły. No. To je też uśmierciła. No, to było okropne. Dobra, idziemy dalej, na razie więcej nie pokazuję. To jest taki nasz Bytom z innej strony, bo tutaj jeszcze nigdy nie pokazywałam z tej strony. No, widać, że tutaj też są normalne kamienice. No, ale... No, chciałam wam pokazać, jak to fajnie wygląda. Jakie tu detale są. Tam na balkonie takie postacie. No, ładnie to wygląda. Ładnie zrobione. Tam widać, całe piętro jeszcze jest do remontu, chyba w środku. Może i w środku też remont, to nagrywałam. No i czas na kartkę z kalendarza na 30 lipca, jest to sobota, 211 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Julita i Piotr oraz Abdon, Ingeborga, Leopold, Maksyma, Rościsław, Sekunda, Swojsław, Ubysław, Ursus i Zbysław. Wszystkim solenizantom życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, imienin i tak dalej. Przysłowie: jak po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, to później ziemia z wielkim śniegiem chodzi. Słońce: świt o 4:11, wschód 4:53, zachód 20:31 i zmierzch 21:13. Nietypowe święta: Międzynarodowy Dzień Sernika i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. To słuchajcie, bierzemy się za pieczenie sernika, nie? I cytat dnia: przyszłość zaczyna się dzisiaj i nie jutro. I to powiedział Jan Paweł II. Także kartkę z kalendarza mamy za sobą i zaraz pójdziemy do kuchni sobie na pogawędkę. Mamy już wieczór, jest koło 8:00. I deszcz pada. A ja się wam dzisiaj rano nagrywałam na balkonie, ale mi się to nie nagrało. I to dopiero zauważyłam wieczorem. Także witam was serdecznie na moim kanale i zaraz pójdziemy do kuchni sobie pogadać.
A jest takie świeże powietrze, takie jak to deszcz letni pada. Przedtem mocniej padało, teraz sobie tak spokojnie pada. No i taki wieczór przed nami, deszczowy. Podobno jutro ma być chyba troszkę lepiej, nie wiem. Zobaczymy. No niedziela podobno cała w deszczu, także chcieliśmy gdzieś jechać, ale w deszczu to chyba nigdzie nie pojedziemy. No, ale przyroda też potrzebuje tego deszczu, to niech sobie pada, nie muszę przynajmniej ogródka podlewać. Tylko, że zapomniałam tam cukinię ostatnio wziąć, bo pokazywałam wam cukinię i zapomniałam ją wziąć. I teraz będzie za duża. No, dobra, idziemy teraz do kuchni. No i witam was wieczorem w piąteczek. Witam was wieczorem, cały dzień. W sumie wam nie nagrywałam, bo też ani takiego nastroju nie miałam do nagrywania. Troszkę się gorzej czułam dzisiaj. Także rano myślałam, że nagrywam powitanie na balkonie, ale jak zwykle pewnie nie nacisnęłam nagrywania. Także mi się to zdarza, tym bardziej, że to nagrywałam w pośpiechu, już po śniadaniu, bo jechałyśmy z Wiki do miasta. No, a musiałyśmy się uwijać, dlatego że oczywiście nie wyszłyśmy tak, jak chciałyśmy o takiej porze, tylko troszeczkę później, a na konkretną godzinę musiałyśmy być tu z powrotem, bo Wiki była umówiona z Krawcową, żeby odebrać sukienkę, bo Krawcowa idzie na urlop i jeszcze i tak się zgodziła, tak, że w ciągu 2 dni jej skróciła sukienkę i Wiki jest zadowolona. Chyba nareszcie znalazłyśmy taką Krawcową z prawdziwego zdarzenia. I to blisko, naprzeciwko, w tej szkole u nas tutaj. Kiedyś to była szkoła podstawowa, teraz potem było to gimnazjum. Tam jeszcze Dorota i Marek chodzili do gimnazjum. No a teraz to tam jest różne instytucje tam po prostu są. No i fajnie, bo jest wykorzystany budynek. No a na tyle budynku są tam ślady właśnie z II wojny światowej, jak była zbombardowana, jak były te wydarzenia styczniowe, kiedy nasi przyjaciele weszli nas wyzwolić. No i tam też jest schron. Ja wam, chyba wam nie pokazywałam tego schronu w środku. Chyba będę musiała tam znowu kiedyś iść i nagrać to, ten schron, bo chyba tego na kanale nie ma. Tak mi się wydaje. Także zobaczymy, może w któryś dzień tam zejdę i nagram to. Bo to chyba jak tam byliśmy, to chyba jeszcze nie nagrywałam. No. No, w każdym razie tam w tej szkole teraz są różne instytucje, łącznie z radnym. Jest tam antykwariat, w którym jeszcze nie byliśmy, bo wiecie, jak pójdziemy do antykwariatu, to na pewno na bank coś będziemy chcieli kupić, nie? No to lepiej iść wtedy, jak się jest przy kasie. Podobno tam są różne rzeczy i porcelana i różne rzeczy, można się kawki napić. Także kiedyś tam musimy zajść z Wiki. Nawet i płyty tam są te winylowe, także wiecie. Ciekawa jestem w jakich cenach, bo teraz to jest droga rzecz. No, ale jest tam też właśnie ta deksterka Krawcowa. Także ktoś jest stąd, to polecam, bo naprawdę fajnie robi, szybko robi. Bardzo rozgadana babka, jest o 10 lat młodsza ode mnie. No, to wszystko się dowiedziałyśmy, ona o mnie też zresztą, no bo wiecie, to się gadało, tylko ona nie wie, że ja nagrywam. No, i tak. No i to musiałyśmy być na godzinę i w tym mieście nie miałyśmy dużo czasu. Ja wam tam pokazałam parę miejsc, jeszcze nie wiem, co tam pokazałam, bo ja to tylko wrzuciłam do programu, ale jeszcze nie oglądałam. A to jest w sumie 3 minuty chyba, razem ze śniadaniem, także dużo tego nie ma. I szukałyśmy na tej głównej ulicy Katowickiej, jednej z głównych, Katowickiej, tego szmateksu, który w internecie widziałam. Tylko że my zamiast zacząć od początku, to żeśmy tak od połowy i szły dalej. No i tam nie znalazłyśmy, za to trafiłyśmy tam na ten taki niby plac zabaw, coś takiego. To wam pokazywałam, ale nie chciałam tam za bardzo pokazywać, bo tam były dzieci i mamy siedziały, no to mogłyby mieć pretensje. To tak za bardzo nie pokazywałam. No i szłyśmy dalej, ale spytałam się jednej pani po drodze, no to powiedziała, że w tamtym kierunku to już na pewno nie ma żadnego lumpeksu, tylko wyżej. No to znowu wracałyśmy i po jednej stronie ulicy widzieliśmy, że taki mały jest coś, mała witrynka i tam weszłyśmy. Ale tam długo nie zabawiłyśmy, nawet nic nie szukałyśmy, bo tam było tak ciasno. I między
między tymi wieszakami było tyle miejsca, że nawet Wiki by tam nie weszła. I jak tu teraz szukać? I ciemno, jak nie wiem co. A jeszcze dobiło na stojak, bo ta pani miała tam i ciuchy, i jakieś inne rzeczy różne. Mnie się wydaje, że to było to, co ja widziałam w internecie, tylko tak pokazane, jakby to nie wiem, jakie wielkie było, a to było takie maciupelkie. No i tam miała ze szybą różne płytki CD. No i facet tam oglądał, a to taka starsza pani tam za ladą. No i jak ona powiedziała temu facetowi, że fajne dziewczyny tam są, że jest co pooglądać, ale ona to w taki sposób powiedziała, że my tylko zwykli na siebie i wyszłyśmy stamtąd, bo byłyśmy normalnie zniesmaczone. Myśmy się poczuły, jakby to była jakaś puf mama. W taki sposób ona zachwalała te kasety temu starszemu facetowi. Także stwierdziłyśmy, i wyszłyśmy stamtąd. I szukałyśmy, ale poszłyśmy właśnie do tego dużego takiego Szmateksu, co zawsze mijałam i zawsze się zastanawiałam, jak tam wyjść. Zawsze mi to było nie po drodze, bo to było takie, wiecie, bardzo oszklone na pierwszym piętrze i dużo tych ciuchów tam widać. No i tam kupiłam sobie tą halkę. Kupiłam taką, jaka była, bo była jedyna. Wzięłam na wszelki wypadek, bo zbyt często znowu w tym nie będę chodziła, w tej sukience. Jak dostanę potem gdzieś jeszcze fajniejszą, to fajnie. W tej podejrzewam, że będzie się mi źle, będzie mi za ciepło. Ja nie umiałam jej zdjąć, bo wiecie, w takich miejscach, ja nie wiem, ale tam nie ma wentylacji, tam powinna być lepsza wentylacja, żeby nie było duszno. Dzisiaj w ogóle taki duszny dzień był i tam w ogóle chyba oknie nie były pootwierane albo co. Duże to niby było, ale tam była taka duchota, że ja byłam cała mokra, ja się kleiłam. Jak przymierzyłam tą puchalkę, to ja jej za chiny zdjąć nie mogłam, bo ona tutaj taka dopasowana i ona się przykleiła. Musiała Wiki wejść do tej przymierzalni, żeby mi to ściągnąć. No, uśmiałyśmy się, jak nie wiem. No ale co? To była ta sama firma, która jest tutaj u nas. Pełna szafa. No i tam są fajne rzeczy. Wiki sobie kupiła super. No, kupiła sobie kolejną kurtkę jeansową, chociaż już ma, dostała od Iwony. Kupiła gdzieś tam jakąś taką krótszą do pasa, tą troszeczkę dłuższą, taką jak ta od Iwony mniej więcej. No, ale stwierdziła, że za taką kurtkę by zapłaciła 190 zł w sklepie, a ona kosztowała 40 zł. W ogóle wygląda jakby nienoszona. Nawet żadnego ani przetarcia nie było, więc wzięła. No. No i... tylko, że ja tam już nic więcej nie brałam, bo ona to wzięła na sztuki. No, na wycenie. I tam już nic nie oglądam na tej wycenie, chociaż poszłam popatrzeć za tymi halkami, bo to mnie najbardziej interesowało. Halki, torebki i tak dalej. Ale nie było, więc nic tam nie brałam, bo sobie pomyślałam, kurczę, ja po to jechałam do miasta, żeby kupić coś tanio. Nie za 18, za 20 zł, tylko tanio. No, nic nie dostałam, bo potem, wiecie, jednak odległości między tymi lumpeksami były duże. Trafiłyśmy na jedną z głównych ulic od dworca, rozkopana, jak nie wiem. No i tam było dwa lumpeksy. Z tym, że w tym jednym, co już znam, co tam już kiedyś kupiłam sobie fajne rzeczy, było multum ludzi, bo dzisiaj była każda rzecz po 4 zł. No i fajnie, tylko że ja już miałam presję czasu, że wiecie, parking mam zapłacony i nawet nie możemy go przedłużyć, bo wtedy nie zdążymy tutaj po tą sukienkę, a potem nie będzie miała sukienki na wesele. No to tak pobieżnie tylko pooglądałam, nic mi się nie rzuciło w oczy, chociaż sobie myślałam, kurczę, za 4 zł to sobie mogę nawet coś na jesień wziąć, na zimę, wiecie, różne rzeczy, nie? Za 4 zł. Ale nic mi się nie rzuciło, ludzi pełno, do przymierzalni pełno i wyszliśmy stamtąd, bo ja nie umiem pod presją oglądać. Mnie się wszystko wydaje takie byle jakie. Tylko popatrzałam, nie ma tych halek, to poszło. Poszliśmy jeszcze do jednego, no i potem jeszcze do naszej, do tego supermarketu, ten Agora. Tam Wiki coś chciała kupić. Pochodziłyśmy. No i jak wychodziłyśmy, to się okazało, że ten na tej Katowickiej to jest na początku ulicy, zaraz przy Agorze. A w sumie to kawałek od naszego samochodu, gdzie zaparkowałyśmy. Tyle, że myśmy w tym kierunku nie szły. Bo nasz samochód był
trzy sklepy dalej zaparkowane, a my szłyśmy zaczęłyśmy wędrówkę w przeciwnym kierunku. No i tam się okazało, że tam było już tylko do drugiej i była zmiana rzeczy, także w poniedziałek tam będzie nowa kolekcja. Wiki powiedziała, że w poniedziałek dobrze by było przyjechać, zobaczyć, ale z drugiej strony, jak będzie nowa kolekcja, no to wiadomo, że to będzie droższe, ale przede wszystkim to ona mówi, tam się będą te baby zabijały, jak będzie nowa kolekcja, bo jak my weszłyśmy, to było parę minut przed drugą, one wszystko ściągały z wieszaków, puste wieszaki były, nie? No, także nie było w ogóle sensu tam chodzić. Jak będzie nowa kolekcja, to tak może dwa dni później tam pojadę, żeby zobaczyć, bo to nie ma sensu. Ona mówi, tam będą kobiety sobie wyrywały rzeczy z rąk. Także no, tam bym chciała iść zobaczyć. Zobaczę może w przyszłym tygodniu, w któryś dzień tam się wybiorę. No ale pokażę wam te łupy. Dzisiaj kupiłam tylko parę rzeczy, tą halkę i dwa bieżniki. Ale pokażę wam te spodnie, które widzieliście przymierzane, tak, z bliska. Także tak, najpierw dzisiaj w tym jednym lumpeksie kupiłam taki bieżnik świąteczny. No bo mi się rzucił w oczy. Jest fajny, taki wyszywany. To jest chyba maszynowo wyszywane, ale jest bardzo ładnie zrobiony, nowiutki. Jeszcze ze złotymi nitkami, więc wzięłam go. Kosztował 6 zł. A ten jeszcze jeden taki wzięłam, ale z kolei taki, bo ten był za 4 zł. Nowy, z kartką jeszcze. I on jest z taką właśnie, z tymi gwiazdkami. Ja coś takiego miałam z rolki, czerwone z gwiazdkami, ale mi się to po prostu sprały już te gwiazdki. A to jest nowiusieńki i tutaj jest kartka, gdzie to wcześniej kosztowało gdzieś w sklepie, chyba w Niemczech, bo to jest po niemiecku wszystko, 7,99, to chyba, no chyba euro, nie? Nie wiem, w każdym razie teraz 4 zł, czy 99, więc wzięłam, no bo jak mi się to rzuciło w oczy, to już to musiałam wziąć, żeby przynajmniej z czymś przyjechać do domu, 100%. Poliester. No ale wiecie, na stole to leży, to a święta potem, długi okres świąteczny, gdzie ja coś tam kładę, znaczy się, gdzie my mamy dekoracje po prostu świąteczne, no to można przekładać. A poza tym mogę to gdzie indziej jeszcze też położyć, niekoniecznie na stole, mogę na tych moich skrzyniach z dekoracjami dać, jak będzie na przykład ten Vlogmas. Zawsze mylą mi się te słowa. Vlogmas jak będzie. No. Haleczkę kupiłam taką. I ona jest tak fajnie do kolan. No nie będę wam jej ubierać, no bo wiadomo. Ale jest fajnie dopasowana. Tutaj jest rozkloszowana i jest taka do kolan. Nie wiem, czy ktoś może zna tą firmę. Ja tam się na firmach nie znam i nie kupuję według firm. Ale jakby to kogoś interesowało. No i najlepsze, bo tutaj było rozmiar 44 chyba. Gdzieś tu było napisane, tak. 44, więc ona mi pasowała, tylko że ona jest tak dopasowana pod biustem i nawet dobrze, bo to fajnie wygląda, że ja weszłam, miałam trudność wejść najpierw, ale jak już ją wciągnęłam na siebie, to ona była tak dokładnie, tak fajnie. Nic nie była za, wiecie, przyciasna czy coś, była fajna. Tylko potem ściągnąć nie umiałam, bo byłam zgrzana. No i ona jest taka, jakby chciałam bardziej cielistą, ona jest taka bardziej kremowa. No ale na razie od biedy mam to. Jak gdzieś dostanę, to wiecie. Tutaj, oj, tych spodni nie wzięłam. Tutaj mam te spodnie krótkie. One tak wyglądają. One mają z tyłu gumę. A tutaj, no to jest zaszyte, to jest tylko taka atrapa. I też jakby kogo interesowało, nie wiem, czy to jest jakaś znana firma, czy nie, czy jakaś niszowa, nie wiem. W każdym razie fajnie się w nich czułam, choćby po domu, jak jest upalnie, coś po domu robić, no bo nie wiem, czy ja bym w takiej długości na dwór wyszła, to tak nie bardzo. Zresztą Marek mi napisał, że mam nogi jak białe, ja to też zauważyłam, że jak obrabiałam film,
że to tak wyglądało, jakby góra była moja, a reszta nie moja, od innej osoby, bo ręce takie ciemniejsze, tutaj ciemniejsze, a nogi białe. No ale jak się chodzi w długich, to nogi są białe. Tu mam te białe spodnie. One są właśnie na takiej szerokiej gumie, są wypasowane, nie? Mają kieszonki, właśnie te też mają kieszonki. I są na takiej szerokiej gumie. O, mają kieszonki. Tutaj chyba też jest 44. Tu jest taka metka. Wiem, że dziewczyny pokazują te metki. To widocznie niektóre osoby to interesuje, więc ja też pokazuję, nie? No i to widać jest jeszcze nowe, bo tu jeszcze jest, widzicie, ten plastik taki z ceny czy coś. Albo to jest, nie, to będzie to, jak one tam tą swoją cenę powiesiły. No, ale one są, wyglądają jakby nie były używane, bo one nic tu nie mają. Żadnego, i są śnieżne, przepraszam, takie śmietankowe właściwie, może nie śnieżne, ale takie śmietankowo, śnieżno, nie wiem. Teraz wyglądają białe, nie wiem jak to wygląda w aparacie. I te granatowe specjalnie sobie je przygotowałam i zapomniałam je wziąć. Ale zaraz Wam je pokażę. No. I tu wzięłam te wpaski. Powiem Wam, że bardzo dobrze się w nich czuję. Dzisiaj byłam w tych spodniach i w tej bluzce i to bardzo dobrze wyglądało. I właśnie ściągłam je, położyłam tam, żeby Wam je pokazać i potem zapomniałam je wziąć. A to jest tak magia, wiecie, internetu. Tu jestem ubrana, wiecie, jak na online lekcjach, nie? A tam, co jest na dole, to nie widzicie. No. I też jest właśnie taka gruba guma. Tutaj z taką, z takim czymś. Też jest 44 rozmiar. I nie wiem, czy tu gdzieś pisze, jest napisane, jaka to firma. Chyba tutaj nie ma. Tu jest taki paseczek, ale o, ale nie wiem. Tutaj pewnie była firma, tylko jest, może się sprało, albo co? Nie umiem przeczytać. H&M to jest. To jest takie wytłoczone, nie wiem, czy to będziecie widzieli. To jest takie wytłoczone H&M. No. I są takie też tymi kieszeniami. I fajne paseczki, powiem Wam, że super się w nich czuję. Najpierw miałam opory, że mnie to skraca i tak dalej. Ale teraz fajnie się w nich czułam, także wygodnie. Kieszeń jest, żeby komórkę schować, klucze schować. No i tak. Te wszystkie moje łupy z tego, z lumpeksu ostatnio. Wiem, że Wam te spodnie pokazywałam na sobie, no ale czasami chcę się zobaczyć tak z bliska, nie? No. Te białe spodnie to jest taki, to takie jakby lniane, bawełna, coś takiego jest. Nie wiem, czy ja to tutaj przeczytam, bo wiecie, że ja ze wzrokiem mam coś nie teges, a nie mam tutaj okularów tych do czytania. Nie wiem, bawełna chyba. Ja to Wam przybliżę, tak jak to tu jest. Może to ktoś będzie umiał odczytać. No, nie wiem, może ktoś to odczytał. Co się człowiek musi nastękać? Matko jedyna. To jest taki lejący materiał, jak widzicie. Ja sama jestem ciekawa, co to będzie, ale tutaj raczej chyba w 30 stopniach. Made in India. No, H&M. I nie wiem, co to jest, ale to takie jest i niegniotliwe, także fajne. No wiadomo, że po praniu troszkę przepracowałam, bo jak te szwy, to tak troszeczkę się ściągały te szwy. Ale tak fajnie. No to jeszcze raz wrócę do nich, no jak nie pokazałam od początku, ale to też takie, wiecie, jest takie fajne. Takie fajne, no. Ale nie mają tutaj żadnej. O, jest tu. Cape Hawaii from Fire. Cotton 100%.
czyli bawełna, nie? No i fajnie. I mam teraz, jak sobie kupiłam takie spodenki, to teraz będzie zimno. No, na niedzielę najpierw pokazywali 14 stopni i deszczowo, teraz już pokazują 20 stopni. No ale deszczowo to i tak się nigdzie nie pojedzie. I dzisiaj mi się zrobiło tak jesiennie, bo jakbyśmy w sklepach, to najpierw było pochmurno, nawet wyglądało, że zaraz lunie, bo ci czarne chmury zrobiły, a jak wyszłyśmy z Biedronki, no to nagle piękne słońce. No to mówię, przeszło bokiem i rzeczywiście czarne chmury gdzieś tam bokiem poszły. Byłyśmy też i u mamy na cmentarzu, ale wiecie, to tak u mamy. Jak idę na cmentarz, to idę do wszystkich, którzy tam są, zaświecić, nie? No ale przede wszystkim do mamy. No. I było fajnie, fajnie, a wieczorem zaczęło padać. No. Zobaczymy, jaka jutro będzie pogoda. Jutro się tak za dużo nie wybieramy. Chcemy jechać kupić spodnie mężowi. Do takie troszkę garniturowe, ale tak właściwie tak na sportowo, bo on się dobrze czuje tak bardziej na sportowo, więc zobaczymy, co my tam kupimy, czy w ogóle tam coś kupimy, tam gdzie chcemy kupić. No, także zobaczymy, jak to będzie. No i tak nigdzie nie będziemy chyba szli, bo jutro chyba też ma być deszczowo. Fajnie by było, jakbym skoczyła na tą działkę po tą cukinię, ale jak będzie padało, to tam nigdzie nie będę szła. Tym bardziej, że coś mnie bierze, coś się źle czuje, łamie mnie w kościach, w nocy miałam dreszcze, tak nie bardzo się czuję, nawet do tego stopnia, że się trochę wystraszyłam, bo tak znowu piszą wszędzie, że jest wzrost zachorowań, a mam w domu testy, bo mi brat przywiózł testy, no to sobie zrobiłam, ale wyszło, wiecie, dzisiaj robiłam, a już wczoraj wieczorem mnie zaczęło brać, nie, w nocy. Dzisiaj mi tylko trochę w kościach łamało, ale mówię, no w kościach nie łamie, no bo na deszcz, zmiana pogody znowu, nie? Z ciepła na deszczowo. No i zobaczymy, co to będzie jutro. Jak mi to nie przejdzie do poniedziałku, to nie wiem, czy w poniedziałek po prostu się nie przejdę do lekarza. Tylko będę chciała iść do innego lekarza, nie do tej pani, która, no nie za bardzo ją lubię. No, a i tak miałam sobie zrobić przegląd. I tak miałam sobie zrobić ten badania takie po-covidowe za jakiś czas, nie? A ja mam ten kaszel taki i w ogóle taki duszny, także niech mnie tam osłuchają, zobaczymy, nie? Tak jak mówię, jak mi do poniedziałku nie przyjdzie, to idę w poniedziałek tam, no. Także tyle, jak na razie. Dzisiaj ten vloguś będzie chyba krótszy, no bo ileż można tutaj gadać, nie? No, widziałam, że was też bulwersował ten temat wczorajszy. Niektóre osoby w ogóle nic o tym nie wiedziały. No, niektóre osoby, jak za granicą, to też miałam wiadomości, że nie wiedziały, no bo wiecie, telewizji polskiej się nie ogląda. Nie wiem, na pewno to było w telewizji, tylko że ja nie mam, to nie oglądam. No, ale ktoś mi tam jeszcze nowe fakty napisał, także niewesoło to wygląda. No, ale już na ten temat dzisiaj nie będę mówiła, bo to jest smutne, przykre i nic, i tak im, co mi to, nam to da, jak będziemy to teraz roztrząsać, to jest bez sensu. Nie ma sensu o tym mówić, nie? I karmić zło. No. Ja dzisiaj tutaj z kawą do was przychodzę, bo mi Wiki zrobiła po południu kawkę, taką rozpuszczalną, nierozpuszczalną. Ja nie kupuję nawet rozpuszczalnej, bo to nie kawa. Takiej rozpuszczalnej kawy kiedyś piłam dużo, bo jak tak weszły te kawy rozpuszczalne, to wiecie, to było coś, nie? No to wszyscy kupowali te rozpuszczalne Nescafe i tak dalej, potem to jeszcze coraz to lepsze, ale z tego, co tak słyszałam, czytałam, to one wcale takie zdrowe nie są, właściwie nie wiadomo, ile tam jest kawy, albo tam jest tylko smak kawy, nie wiadomo, co tam jest w środku. No i faktem jest, że samej rozpuszczalnej kawy nie wypiję, choćby nie wiem co, musiałabym mieć do tego mleko, bo samej nie wypiję. To znaczy, że to nie jest kawa. No, taka kawa rozpuszczalna, jak ją zrobię bez mleka, to ona mi na magii smakuje. Ma taki posmak. Nie wiem jak wy, ale ja czuję taki posmak magii. No więc ja magii bardzo lubię, ale nie tak na przykład do ciastka, nie? No. Także nie kupujemy już takiej kawy, chociaż czasami, żeby sobie zrobić tę dalgon kawę,
to jest potrzebna taka właśnie kawa rozpuszczalna. Tak w lecie można by sobie kupić jakąś małą ilość, żeby, bo to wiecie, to się dwa razy zrobi takie coś i jak są upały, nie? No i to wszystko. Także może zrobię na kanale tą kawę, jak kupię ją. Już kiedyś nawet pokazywałam, gdzieś tam jest w zakładce, chyba kulinarnie, to tam chyba jest Dalgon Cafe. No, także już robiłam, ale ja po prostu mam przez ten ekspres po prostu, że nie mam z fusami, bo rano piję fusiastą kawę bez mleka, a po południu lubię mieć taką, wiecie, bez tych fusów i z mlekiem, ze śmietaną. No, i także nie wiem, czy to jest też, może się tak źle, gorzej czuję, bo to ta grypa taka się, wiecie, no, ketogeniczna, bo tak znowu bardziej staram się, chociaż tu się staram, za chwilę znowu coś zjem takiego, co mnie wybija z tego, nie? Nie wiem, może to dlatego tak się czuję, a może to jest coś poważniejszego, dlatego jak to mi się nie przejdzie, to w poniedziałek pójdę to sprawdzić. No, a kawusie tutaj jeszcze mam. No i będę sobie popijała, a potem chyba sobie jakieś ziółka zrobię. No bo dzisiaj taki jest nastrój, właściwie taki jesienny teraz. Ja nawet i lampeczki tam oświeciłam w pokoju, tam wiecie, na tych roślinach. Zaczęłam oglądać vlogi świąteczne. No czasami, nie wiem czy też tak macie, ale czasami to ja lubię w lecie oglądać vlogi świąteczne, nagle tak. Pooglądam ileś tam vlogów, czyjś, moje nie. No bo moje to znam. Bo oglądam, jak zwłaszcza jakiś nowy kanał, czy coś sobie oglądam, takie przed świętami takie vlogi. No i potem mam spokój aż do jesieni, nie? No a w zimie to czasami też wracam do takich letnich. Nie wiem, czy też tak macie, czy nie. Ale ja tak czasami mam. A w ogóle to tak mam, jak odkryję jakiś nowy kanał, to najpierw oglądam ten film, który odkryłam. Potem parę do tyłu, a potem robię tam od najstarszego i patrzę, kiedy ktoś zaczął kręcić, jak wtedy, wiecie, bo my się zmieniamy pod wpływem czasu, jak się kręci, to przeważnie na początku to każdy jest taki niepewny siebie, nie wie, co ma powiedzieć, przeważnie nie zawsze, bo są osoby, które od razu umią tak normalnie, nie? No. I tak oglądam od pierwszego tego filmu. Potem tak przeskakuję, jak mnie interesuje tytuł, no i tak mam. No i tak doszłam właśnie do świątecznych vlogów. No, one nie są tam na tym kanale, gdzie oglądałam, nie są zatytułowane vlogmasy, tylko po prostu tam co chwilę się coś dzieje świątecznego. No i tyle. To by było wszystko chyba dzisiaj. Nie będę Was tutaj zanudzać. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej i lepiej się będę czuła i będę miała co pokazać, bo wiecie, jak się siedzi w domu, jak będzie pogoda nie do bani, no to też co tutaj pokazywać, nie? Chociaż w zimę też siedzę więcej w domu, czy na jesień i coś tam się pokazuje. No zobaczymy, jaki jutro będzie humorek, samopoczucie i co Wam będziemy jutro pokazywać. No. Dzisiaj widziałam też na jednym z kanałów jagodzianki, to też mi się zaraz zachciało, ale już mi się odechciało. No bo jak sobie pomyślałam, kurczę, znowu będę jadła tą mąkę, ale z drugiej strony co jakiś czas, tak wiecie, sezonowe rzeczy zjeść, żeby w tym roku na przykład zjadłam knedle ze śliwkami, jagodziankę i coś tam i mam spokój, nie? No ale zobaczymy. To wszystko zależy od samopoczucia. No jagodzianki, ale to ja bym raczej zrobiła z borówką, bo tam troszkę mam, ale to bym musiała jeszcze kupić tej borówki. Bo jednak u nas borówka jest tańsza od jagód. Wiadomo, że to nie jest to samo, ale tak myślę, że też będzie dobre, a jednak u nas borówki teraz były po 18 zł nawet ostatnio na targu za kilogram. A w Biedronce ktoś mi mówił, o, kupił w promocji za 10 zł za pół kilo. No to i tak drożej niż na targu. A te na targu naprawdę były fajne, duże i suche. A obok były jagódki, takie już wyglądały bardziej mokrawe i były po 30 zł. No to jest różnica, nie? No.
Także no, ja, tych jagódek to bym chciała kupić. Chciałem kupić, żeby zrobić tak na zimę, wiecie, troszkę w małych słoiczkach, nie? No ale zobaczymy. To jeszcze wszystko przed nami jest. Co tam będziemy robić? Pamiętajcie, jeśli robicie ocet jabłkowy, ale to pewnie nie muszę tego przypominać. Chyba, że ktoś zaczął razem ze mną robić ten ocet, to trzeba codziennie mieszać ten ocet jabłkowy, dopóki się burzy. No, ocet, te buraczki też trzeba codziennie przemieszać, żeby tam się nic nie działo niepożądanego. Te jabłka i tak zawsze podejdą do góry, to żeby je wymieszać, żeby nie były ciągle u góry te same. Także tyle. A przepis w sumie mniej więcej wzięłam od Boni. Świat Boni? Jakoś tak. No, chyba tak. Świat Boni na pewno znacie, bo już mi niektóre właśnie osoby tutaj polecały. No i sobie tam weszłam i zostaje Boni. Tak, wiecie, mi się wydaje, że nadajemy na tych samych falach, jak to mówią, bo ona ma też takie powiedzonka podobne jak ja. I nawet ona ma na początku w tytule zawsze, jak się film zaczyna, zapraszam do świata Boni, a ja witam was w moim świecie, nie? Także coś wspólnego mamy. Wiek podobny, myślę, no, tylko że Boni ma dom i ma dużo więcej w ogródku warzyw, owoców do zaprawiania niż ja. Także ona to tam się więcej narobi z tym, bo ona nie robi z 3 kilo, tylko na przykład z 10, na przykład, nie? Tak myślę, no jak jabłka przerabiała, to straszne było, no. Zresztą nie tylko u Boni są przetwory, u Moniki są przetwory, wiem, że śliwki robi, nie śliwki, wiśnie robiła. Ktoś też robił borówki, zaprawiał chyba Marta, nie wiem, bo to mi się już myli, bo ja staram się jak najwięcej tych kanałów, które zasubskrybowałam, jednak obejrzeć. Może nie całkiem obejrzeć, tylko wysłuchać, bo lubię, jak coś robię, słuchać. Chyba, że tam coś jest ciekawego, to lecę, zerknę. Ale tak słucham, to sobie wyobraźnia pracuje. No i ja wtedy, wiecie, tu coś robię i słucham. I potem jest często tak, że jak ja coś robię znowu tą samą czynność, to mi się przypominają te teksty z tamtego filmu, który słuchałam, nie? Z filmu, czy jak na przykład podcasty słuchałam, książek, no to mi się to potem przypomina, kojarzy mi się to. No, tak to czasami jest. No dobra, to teraz już będę kończyć. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, życzę wam pięknej soboty, takiej pogody ducha. Jak już nie będzie pogody na zewnątrz, to przynajmniej pogody ducha. No i wszystkiego dobrego. A tym, którzy odpoczywają nad morzem, na przykład Ania z Matka 3+, jeśli słyszysz, jeśli oglądasz, to fajnego wypoczynku. Wszystkim, którzy wypoczywają teraz na urlopie, to życzę fajnego wypoczynku i pięknej pogody, bo człowiek tyle czasu czeka, żeby gdzieś wyjechać, to dobrze, jak wtedy jest fajna pogoda i można wypocząć, zwłaszcza jak się jedzie nad morze, nie? Że można się poplażować nad morzem, nad jezioro. No to wtedy jest potrzebna fajna pogoda, słoneczko i cieplutko. Także życzę wam wszystkiego dobrego, no i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i papa. Do jutra. Pa! No i tu jest ta kurteczka od Wiki, co kupiła. Jest taka. Nie wiem, tutaj. Taka firma. Jest. No fajna jest po prostu. Tak jest do połowy tyłka chyba, nie? Czy nie? No. No i tak. No, nie pokazuję już Wiki, bo Wiki sobie leży, czyta książkę. Ale wam tą kurtkę chciałam pokazać. No dla mnie to kurtka jak kurtka, ale ona jest zachwycona tą kurtką. Mówi, że normalnie by zapłaciła za nią dużo, dużo więcej. No i to ją sobie wzięła. No, także to na razie tyle.